Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części projektu Denko. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, to Was odsyłam, zapraszam, żebyście zobaczyli, co ciekawego Wam pokazałam. A teraz już nie przedłużając, lecę dalej. Tak jak powiedziałam na wstępie poprzedniego filmiku, jeśli zobaczycie, że produkty są okurzone, to się tym nie przejmujcie i nie zwracajcie na to uwagi, bo one troszkę odstały. I pierwszy produkt to jest Lift for Skin korygujący krem pod oczy. Tutaj było 15 ml i ja naprawdę bardzo lubiłam ten produkt. Po pierwsze za to, że był pompeczkowy. Widzicie, już tu nic nie leci. I on... Tak patrzę, że tu jeszcze jest krem. Zawsze tak jest chyba. Pompuje, nic nie leci, a tam jeszcze jest krem w środku. Trzeba by chyba było tak przytrzymać, żeby to wyleciało. Nieważne. I ten krem bardzo lubiłam pod oczy. On był taki delikatny w swojej konsystencji, ale mimo wszystko bardzo ładnie nawilżał i no, byłam naprawdę pod wrażeniem, bo bardzo fajnie szybko się wchłaniał, a mimo to zatrzymywał jakby to nawilżenie i było czuć, że ta okolica pod oczami jest fajnie nawilżona. Nie mogę się wysłowić. Kolejny produkt jest to Tresemme. Odżywka do włosów z biotyną, ProBond Complex. 400 ml, ja ją bardzo długo używałam, zresztą ja te odżywki z Tresemme zawsze mega długo używam. Chyba zdążyłam zużyć chyba, ja nie wiem, z 3 albo 4 szampony, zanim zużyłam tą jedną odżywkę. I szczerze powiem Wam, kocham te odżywki, zwłaszcza te z keratyną. No, ta też była bardzo dobra. I słuchajcie, sprawdziłam to, czy jest naprawdę fajna jeden raz, kiedy nie wiem jakim cudem, ale zapomniałam jej użyć, bo zawsze używam, myję dwa razy włosy szamponem, potem używam odżywki, tam wiecie, golenie, mycie i tak dalej, spłukuję odżywkę i wychodzę spod prysznica i zapomniałam to zrobić, nie wiem jak to się stało, żebyście widzieli jak moje włosy wyglądały, jedno wielkie siano. Masakra. Na końcach moje końce nie były takie proste, tak jak teraz, tylko po prostu taka górka tutaj siana, bo tutaj jeszcze jest o tyle gdzieś włosów mam do ścięcia, bo one są po rozjaśnianiu i są mega zniszczone, ja o tym wiem. I właśnie i ta część, to po prostu miałam taką kulkę siana i nawet prostownica nie dała rady, więc... Ta odżywka normalnie działa cuda na moich włosach i ja ją kocham szczerze. Dalej, nie wiem co mam Wam tu pokazywać. O, może tu. Solverx, krem micelarny do demakijażu, Sensitive Skin, 100 ml. I to był bardzo fajny krem. Ja nim zmywałam makijaż, potem robiłam drugie mycie. Oczywiście. I powiem Wam, że ja myślałam, że to opakowanie to mi starczy, nie wiem, na tydzień, maksymalnie dwa. Ja go chyba z 2 miesiące używam. On był tak wydajny. No jedyne, co może Wam przeszkadzać albo jednocześnie się podobać, to jest zapach bardzo taki naturalny, ale mam wrażenie bardzo intensywny. Ten zapach był taki intensywny, że aż momentami nos bolał, więc ja go bardzo szybko zmywałam. Ogólnie sam produkt rewelacyjny, bardzo fajnie zmywał właśnie do skóry wrażliwej, idealnie się nadawał, nic nie podrażniał. Wszystko było fajnie, oprócz tego zapachu takiego niby naturalnego, ale bardzo intensywnego, nie wiem o co tam chodzi. Teraz pokażę Wam mgiełki do twarzy, toniki. Bo troszkę ich tu mam. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc może postaram się jakoś to po kolei. A czekajcie, bo jeszcze tu coś mam. I to też jest tonik. Esencja tonik. Dobra. Słuchajcie, lecimy z tym szybko, żeby nie przedłużać. Love Your Body, Hydrolat Melisa, naturalna mgiełka, ciało, włosy, twarz. I to kupiłam w Biedronce, bardzo lubiłam ten zapach, fajny, meliskę bardzo lubię, w ogóle mi nie przeszkadzał, 125 ml, był dość wydajny, fajnie nawilżał, tak wiecie, po myciu.
Dalej Iseul Vitaker Tonic. To był tonik z Faberlic. No ja wiem, że teraz z tą marką jest troszkę problem. W każdym razie ja ten tonik kupiłam bardzo dawno temu i on leżał w moich zapasach i czekał na swoją kolej, ale był bardzo fajny, fajna mgiełka, delikatna, taki nawilżający, przyjemny po myciu, taki kojący, bardzo go lubiłam. Dalej mam Nakomi nawilżający tonik aloesowy, tak, łagodzący, 80 ml. No tutaj troszkę z tą mgiełką to bym się kłóciła, bo jednak ten atomizer czasem wypluwał dosłownie ten tonik, więc ja po prostu go sobie na ręce gdzieś tam wylewałam i wtedy wklepywałam w twarz. Mimo wszystko bardzo lubiłam, mała pojemność, dość drogi. No tak wiecie, no samo działanie super, ale za tą cenę, z tą pojemnością to tak... Wiecie, jakby był na dobrej promce, to bym się skusiła. I dalej dwa te same, Mario Badescu, Aloes, a nie, słuchajcie, dwa różne to są, myślałam, że to są dwa te same, bo mają takie same opakowania, dopiero teraz jak się wczytałam, to widzę, że to są dwa inne. Tutaj mamy Aloes, kwiat pomarańczy, a tutaj jest Aloes i woda różana i herbs, czyli... zioła. A tutaj coś jeszcze, ale nie wiem co to jest po angielsku. Po 59 ml. Na Seforze chyba je kupowałam. One nie były drogie, coś koło 30 zł. Nie były drogie, koło 30 zł. Dobra, nawet 30 zł na tonik to jest dużo. Mgiełką aplikowały się na twarz. Dość wydajne jak na tą pojemność. Tutaj mamy 59, a tu ile? 80. Widzicie, czyli Nakomi ma nawet większą tą pojemność. No i tutaj to samo co z Nakomi. Fajne, ale z ceną... Może jakby było dwa w cenie jednego, to wtedy ok. Natomiast no takie maleństwa, wiecie, wypróbowałam, chciałam zobaczyć jak się sprawdzą. Sprawdzały się ok, bardzo dobrze, fajnie nawilżały, tonizowały skórę, ale no... Cena, jak na takie toniki, widzicie, można było kupić taki z biedry za 125 ml i nie wiem ile on kosztował, dyszkę, czy coś koło tego, więc... dobra, i teraz teraz coś czuję, że podpadnę. Emma Hardy Moringa Cleansing Balm 15 ml. Ja go miałam też w jakimś pudełku, czymś takim, nie wiem, na pewno sama go, że tak powiem, chyba. Nie, czekajcie, kupiłam go sama. W takich zestawach prezentowych na wyprzedaży z Sephory były. Tak mi się kojarzy. Nie wiem, czy dobrze, ale tak mi się kojarzy. Miesza o to. W każdym razie intensywny zapach. Bardzo intensywny zapach. Bardzo klejący. Bardzo olejkowy. Czasami musiałam robić dwa dodatkowe mycia po nim. Miałam wrażenie, że skóra jest tłusta, obklejona. I dziękowałam Bogu, że nie kupiłam pełnowymiarowego produktu, bo chyba bym się zagryzła. Ze złości. Także na tym przestanę. Jeśli ktoś ma mnie zagryźć przez komputer, to może sobie darujmy, bo wiem, że są mega zwolennicy tego produktu, a mi się on po prostu nie sprawdził pod każdym względem. No i dalej Avelia, płyn micelarny w chusteczce z trawy bambusowej. Już Wam to pokazywałam w zakupach, albo nawet jeszcze w poprzednim denku. To jest moje drugie opakowanie. Trzecie jest w użyciu, czwarte jest w zapasie. Biodegradowalne, 100 chusteczek. No i ja już Wam o tym opowiadałam, że to, że są w takim pudełku, są te chusteczki, jest super, natomiast ja dolewam swojego płynu micelarnego, bo ten płyn, którym nasączone są te chusteczki, w ogóle nie dają rady. Ewentualnie chyba, że chcecie sobie wziąć na drogę i
przetrzeć, nie wiem, ręce albo jakieś powierzchnie, wiecie, w czasie podróży albo coś w tym stylu, to może się sprawdzi, natomiast do demakijażu kompletnie nie brały nawet takiego zwykłego, niewodoodpornego makijażu, wiecie, jakiegoś pudru zwykłego, kompletnie nic, więc ja po prostu nasączam, otwieram to tutaj, tą puszeczkę, tu już nic nie ma i te, można to w ogóle odkręcić, o, widzicie? I ja sobie tu wlewam swojego płynu micelarnego albo płynu do demakijażu oczu i właśnie w ten sposób zużyłam Niva płyn do demakijażu, ten taki dwufazowy, ten jest różowy. Ale dobra, do tego zaraz wrócę. W każdym razie uwielbiam, on kosztuje 12 zł, na promocji 8 za 8, miód malina. Ja zużywam dwie chusteczki dziennie do wieczornego demakijażu, ja nim robię demakijaż oczu zazwyczaj tylko i wyłącznie, no i czasem brwi, czasem usta, jak mam jakąś mocniejszą pomadkę, tak wiecie, przejadę ostatnimi czystymi skrawkami chusteczki, no, także na, czyli jak tu jest 100 chusteczek, czyli na 50 dni, czyli 1,5 miesiąca takie opakowanie w promce za 8 zł, no słuchajcie, czego chcieć więcej? Już nie mam gdzie odkładać tych pustych pudełek. A jeśli chodzi o Nivę, to te, ta dwufazowa, różowa, nie polecam. Szczypała tak w oczy, że po prostu myślałam, że mi wypali. Troszkę jej zużyłam, resztę zużyłam do zmywania podkładu, a nie oczu. No bo wiecie, oczy są bardziej delikatne niż reszta twarzy. Tak więc zużyłam, ale męczyłam się okrutnie i modliłam się, żeby jak najszybciej się skończyła. Dalej mamy garnier, żel micelarny 3 w jednym, delikatna formuła, twarz, oczy, usta, bezzapachowy, 200 ml i to było naprawdę fajne. Jedyne co mi się w nim nie spodobało, to że mimo że tu jest 200 ml, on był mega niewydajny. Bardzo szybko go zużyłam. To był taki płyn micelarny właśnie w formie żelu, on był dość gęsty i on po prostu, ja go zużywałam normalnie w oczach, on mi schodził, wiecie, zazwyczaj takie produkty się zużywa i już ma się ich dosyć i by się chciało, żeby się skończyły, a ten produkt taki właśnie był, że on się szybko kończył. Ogólnie był w działaniu rewelacyjnym, nie podrażniał, tak jak ten różowy płyn micelarny normalny, który bardzo lubię, to było to samo, tylko forma żelu, także jeśli ktoś ma ochotę, to polecam. Dalej mój ukochany rozświetlacz do twarzy Natasha Denona i to jest, wydaje mi się, miniatura. Ona ma, kurczę, ile ona tu ma, 4 gramy w takim srebrnym opakowaniu, wiem, że niewiele zobaczycie. Ona się nazywa Super Glow po prostu. Czy ona ma jakiś numer, jakiś odcień? Blush, highlighter, tyle wiem. Tutaj jest wszystko już prawie zdarte. 02 light medium. To jest kolor, udało się doczytać. No, ma taka miniaturka, ma lusterko. Tutaj jak widzicie, resztki zostały, ale ja już używam dokładnie tego samego, kolejnego. Udało mi się wyhaczyć na Vinted. Jakaś dziewczyna coś za 50 zł chyba kupiłam. Wkurzało już mnie to, wiecie, dziabanie po tych ramkach tym i stwierdziłam, że jak mam, poza tym ja ten miałam chyba z 2 lata, a on jest chyba z rok zdatny do użytku po otwarciu, więc i tak już przegięłam ostro, więc stwierdziłam, dobra, już nie będę żydzić i po prostu używam nowego. Kocham go, uwielbiam, to jest po prostu najpiękniejszy dla mnie rozświetlacz. On ma taki złoto-beżowy kolor, czekajcie, niech ja tutaj, może tak zobaczycie, o. Ja wiem, że on tu się wydaje na ciemny, ale jak widzicie, ja mam bardzo jasną karnację i jak tak delikatnie pędzelkiem, ja takiego pędzelka używam do rozświetlacza, nie wiem jaka to jest, czekajcie, coś tu jest, Duker chyba się nazywa, ja go chyba na AliExpress kupiłam. Jak naprawdę tak delikatnie musnęłam, wiecie, po policzkach, to w ogóle tego ciemnego koloru złotego nie widać, tylko piękną taflę rozświetlenia. Kocham. Miód malina. No i dalej produkty, z którymi miałam taki trochę loft and hate i nie wiem za bardzo na czym zostało, czy na loft, czy na hate.
są to, słuchajcie, te wkłady do wtyczki zapachowe z Bath & Body Works. I tutaj mam Gingham, a tutaj eukaliptus mięta. Jeszcze zużyłam trzy inne, ale już je wyrzuciłam. No i powiem Wam, że tak naprawdę wszystko zależy od zapachu. Jedne pachniały tak, że musiałam wynieść tą wtyczkę zapachową na piętro. I tak nos mnie bolał po prostu w ciągu dnia, jak mocno to pachniało. Inne pachniały tak, że prawie wcale nie było ich czuć. A co niektóre pachniały tak, no, że coś było, coś gdzieś, ale nie do końca wiadomo co i gdzie. Także no, chyba już raczej nie kupię. Zużyję wszystkie, które mam, bo mam ich jeszcze trochę, chyba z 3 czy 4. Więc zużyję wszystkie, które mam i raczej chyba do nich nie wrócę. Wydaje mi się. Chociaż znając mnie, jak będzie jakiś fajny, słodki bardziej zapach, bo te jednak słodkie lepiej się sprawdzają niż te takie ostrzejsze. To może na promce kupię. To się jeszcze okaże. No i jak już jesteśmy przy Bath & Body Works, to A Thousand Wishes, mgiełka zapachowa 88 ml. Bardzo kobieca, bardzo ją lubiłam. Zużyłam bardzo szybko, bo kochałam się nią pryskać. Także jeśli chodzi o to, to Wam polecam. Tutaj mam Eucalyptus Mist. 71 gramów i to była świeczka zapachowa z Primarka, euro 56 zł. I szczerze, o ile w opakowaniu pachniała, no pachniała tak pięknie, że jak ja miałam taką cichą nadzieję, że jak będzie tak pachnieć w pomieszczeniu, to umrę ze szczęścia. Natomiast w opakowaniu pachniała, na żywo nie pachniała praktycznie nic, więc Wam nie polecam. No i podobnie miałam z Ritual, z świeczką. Piękna świeczka, piękne szkło, zapach wydawałoby się piękny. W pomieszczeniu nie było prawie w ogóle jej czuć. Byłam zła, bo kupiłam chyba za 5 dych tą świeczkę, w ogóle tą małą. Tutaj jest 140 gramów. I po prostu przekonuję się o tym, że... I zobaczcie, jak ona kopciła w ogóle. Tak, że i tu jeszcze jej trochę zostało, tak w ogóle ona się nie dopaliła do końca, że im mniejsza powierzchnia świeczki, tym gorzej. Chociaż na przykład mam tutaj akurat Doroty Szelongowskiej Skoszona Trawa i jeszcze kilka innych świeczek używałam. No jest troszkę większa, nie mówię, że nie, ale mimo wszystko dużo lepiej pachnie, dużo intensywniej w tym samym pomieszczeniu niż ten Rituals, więc zawiodłam się troszkę. No i dobra, skończę na tym moje wywody. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że coś ciekawego dla siebie znaleźliście. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie kciuka w górę lub w dół, no a jeśli film Wam się nie podobał, oczywiście Wasza wola. Zostawcie jakąś chociaż emotikonkę w komentarzu. Dla Was to jest sekunda, a dla mnie to niezmiernie ważna pomoc. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, buziaczki.